Dzień dobry Państwu, mówi Paweł Kula, polski lekarz pracujący w Szwecji. Siła nadziei to tytuł wywiadu, który ukazał się w Newsweek Psychologia, w którym pani Delfina Deller rozmawia z panią Izabelą Jonderek. Pani Izabela Jonderek jest psychologiem, psychoterapeutą, seksuologiem klinicznym i nauczycielem uważności. Posłuchajmy, co to jest nadzieja i na czym polega siła nadziei. Kryzysy, które napotykamy w życiu, są nieprzewidywalne, ale przekonanie, że w świecie istnieje jakiś porządek i sens, pozwala nam te kryzysy przetrwać i zobaczyć szansę na nowy ład. Nie ma szansy na szczęśliwe życie bez nadziei. Bez niej możemy od razu położyć się i umrzeć, mówi psycholożka Izabela Jonderek. Pani Delfina Dellert, pierwsze skojarzenie, kiedy myślę o nadziei, to powiedzenie: nadzieja jest matką głupich. A im dłużej myślę o tym powiedzeniu, tym głupsze mi się wydaje. Pani Izabela Jonderek, też tego nie lubię. Jest kpiące i pogardliwe. Zakłada, że nadzieja jest płonna i naiwna, a ci, którzy ją mają, mogą być za takich uznawani. Poza tym to powiedzenie zakłada jakąś wyższość i inny, lepszy sposób patrzenia na świat, a to przecież nieprawda. Na głębszym poziomie to potwierdzenie zakłada, że nadzieja konkuruje z intelektem, wiedzą, mierzalnością i w tej potyczce zawsze przegrywa. To dość arogancka teza, bo tego przecież nie da się wiedzieć zawczasu. Nadzieja spogląda daleko w przyszłość, w kierunku czegoś, co nie musi mieć określonego horyzontu czasowego, kryteriów i wiedzy, nie jest jeszcze skończone. A jeśli spoglądam w przyszłość, to widzę czas. Jeśli widzę czas, to już na tym podstawowym poziomie mam nadzieję. Czym zatem jest nadzieja? Pyta redaktor Delfina Dellert. Pani psycholog Izabela Jonderek odpowiada. W teorii Erika Eriksona nadzieja podstawowa jest przedstawiana jako przekonanie jednostki o dwóch elementach rzeczywistości i świata. Czyli po pierwsze, że ma on jakiś sens i że jest w nim porządek, ale także, że ten świat jest generalnie przychylny. Jak widzisz zatem, to przekonanie zakłada jakąś własną interpretację świata i zastanej rzeczywistości, ale też uczucia, jakie do niego żywisz. Erikson zresztą uznawał nadzieję obok woli, stanowczości, kompetencji, umiejętności tworzenia relacji, miłości, troski o innych i mądrości za jedną z 8 sił podstawowych, czyli takich, które kształtują podstawy ego każdego człowieka i są wyznacznikiem kolejnych faz życia. Te siły czy kompetencje rozwija się na bazie kryzysów w poszczególnych stadiach rozwoju. I tak, według Eriksona, nadzieja, która kształtuje się już w okresie niemowlęcym, jest wynikiem rozwiązania konfliktu pomiędzy ufnością a nieufnością w relacji z rodzicem lub opiekunem. Opieka, dostępność, ciepło, miłość, które dziecko dostaje, pozwalają mu wyrobić w sobie ufność, która w przyszłości pozwala mu włączać się do świata i budować relacje z innymi. Ale różne są konceptualizacje nadziei. Niektórzy naukowcy uważają, że nadzieja jest ściśle związana z emocjami. Inni, że z procesem poznawczym, oczekiwaniem, motywacją, wytrwałością lub pozytywnym nastawieniem. Z czego to ostatnie najmniej koreluje z dobrostanem, bo kiedy patrzymy na życie cały czas przez różowe okulary, to zderzenie z rzeczywistością w różnych sytuacjach może okazać się bolesne. I takie myślenie ma swoje uzasadnienie.
Bez działania i pracy nad czymś, co jest ważne, samo pozytywne nastawienie nie wystarcza. Jeszcze inni sądzą, że nadzieja to wyłącznie sposób działania w świecie. Wyznaczanie celów, przekonanie o swojej skuteczności i wytrwałość. Dla mnie jest ona procesem między emocją a myślą. Jest inwestycją, jaką podejmuję w codzienną aktywność. Do budowania bliskości, działania, wychodzenia z tego, co nie wspiera, zawsze popycha mnie nadzieja. Nie ma się pewności co do niczego w swoim życiu, nawet jeśli mamy ustalone plany. Moje decyzje są pewne i stałe wyłącznie tu i teraz, ewentualnie w sytuacjach bardziej przewidywalnych na nieco dłuższy okres. Ale motywację, siłę, energię zasila mi nadzieja. Jeśli nie masz nadziei, nie walczysz, nie pracujesz, nie budujesz relacji, nie podejmujesz wyzwań, nie zmieniasz rzeczy w swoim życiu. Używa pani pojęcia nadzieja podstawowa. Czy są zatem jakieś inne nadzieje? Pyta pani redaktor Delfina Delert. Pani psycholog Izabela Jąderek odpowiada. Nie, po prostu to pojęcie zostało wprowadzone, żeby odróżnić je od potocznego, stereotypowego postrzegania nadziei jako synonimu pozytywnego myślenia. Nadzieja jest bardzo ściśle związana z sensem życia. Zarówno sensem, jak i dobrostanem. Nadzieja jest właśnie treścią myślenia o jakimś wyższym sensie, wyższym porządku rzeczy i świata. Ten sens nie tylko jest egocentryczny, związany z tym, że jakieś moje potrzeby będą zaspokojone, ale nadzieja to bardziej ogólne myślenie o dobru, pięknie, wsparciu, przychylności. O tym, że nie tylko nasze plany, ale i innych osób są możliwe do zrealizowania. Ten sens życia można zresztą widzieć dwojako. Odnosi się on do najbliższej, bezpośrednio nas czekającej przyszłości, ale także kiedy patrzymy na swoje życie z pewnej perspektywy. To przekłada się na dobrostan zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Ludzie mający nadzieję nie tylko osiągają wyższe wyniki na skalach satysfakcji z życia, jakości życia, wsparcia społecznego, ale także mają mniej problemów ze snem. Zmniejsza się u nich ryzyko rozwoju i utrzymywania się różnych chorób przewlekłych, na przykład depresji czy stanów lękowych. Może pani podać przykłady? U podstaw nadziei w większości przypadków kryją się decyzja i uczestnictwo. Każda aktywność, jaką podejmujemy w ciągu dnia, jest związana z nadzieją. To mogą być drobne, codzienne przykłady. Wychodzę do kina, bo mam nadzieję, że zobaczę dobry film. Spotykam się z przyjaciółmi, bo mam nadzieję na wartościowy czas. Zmieniam pracę, bo mam nadzieję, że w nowej będzie mi lepiej. Natomiast patrząc na nasze życie liniowo, możemy mieć nadzieję, na przykład, że uczymy się na błędach i w przyszłości nie będziemy ich powielać. Innymi słowy, jeśli sytuacja, w której jesteśmy, nie daje już nam nadziei, to wyjście z niej stanowi otwarcie drzwi dla nowej nadziei. Kryzysy, które napotykamy w życiu, są nieprzewidywalne. Ale przekonanie, że w świecie istnieje jakiś porządek i sens, pozwala nam te kryzysy przetrwać i zobaczyć na horyzoncie szansę na nowy ład. To właśnie jest ta podstawowa nadzieja. To sposób wewnętrzny. Jeśli jest duża, to pomaga wytrwać i pogodzić się z tym, że możliwości w danym momencie są niewspółmierne do zadania, a jednocześnie pomaga dostrzec szansę, co mobilizuje do włożenia wysiłku, żeby zacząć działać. Jednej z moich pacjentek, dorastającej w domu wyłącznie z przemocowym ojcem,
udało się wytrwać i ochronić siebie w okresie dzieciństwa i nastoletniości dzięki gotowości do budowania relacji z rówieśnikami i życzliwymi jej dorosłymi oraz budowania wewnętrznego świata, wyobrażeń i planów na przyszłość. Była do tego zdolna właśnie dzięki wysokiemu poziomowi nadziei. Nadziei, że ta przemoc się kiedyś skończy, że jak dorośnie, to się wyprowadzi, że jak zacznie pracować, to będzie mogła sama się utrzymać. Próbowała się zaadaptować do tej sytuacji, używając różnych mechanizmów, ale siła nadziei była czymś, co ją zawsze regulowało. Innego z moich pacjentów, który przeprowadzał się do innego kraju po nieudanych wyzwaniach zawodowych, dopadł kryzys w związku z koniecznością odnalezienia się w nowej sytuacji. Pozwoliła mu przetrwać między innymi nadzieja. To ona obniżała lęk, motywowała go do działania, pozwalała widzieć szansę na zbudowanie czegoś nowego. W każdej z tej historii były również okresy zwątpienia. Przekonanie o bezsensowności wszystkiego, ale koniec końców, jak ktoś mówi, że chce, to znaczy, że ma nadzieję. Skąd ten zasób się bierze? Pyta pani redaktor Delfina Delert. Pani psycholog Izabela Jąderek odpowiada. Teorie są takie, że każdy z nas ma nadzieję, tylko w różny sposób jest ona rozumiana i kształtowana. W naszym kraju nadzieja bardzo często ma swoje źródło w religii. Jest siostrą miłości i wiary. W chrześcijaństwie uważa się wiarę, nadzieję i miłość za podstawowe cnoty istnienia. Na co chrześcijanie mają nadzieję? Na pełnię życia, na szczęście wieczne w spotkaniu z Bogiem, na to, że będą mogli uwolnić się od ziemskiego cierpienia, doznać zbawienia i żyć wiecznie. Ale także nadzieja w tej wierze skłania do gotowości ponoszenia ofiar, wytrwałości w cierpieniu. A co z tymi, którzy w Boga nie wierzą? Ci raczej poszukują nadziei w sobie, w świecie, w innych. Nie podporządkowują się zastanej rzeczywistości. Ale tu znowu wracamy do pierwszych w naszym życiu relacji. To zachowanie rodziców lub opiekunów kształtuje nasze zaufanie do innych, poczucie bezpieczeństwa, przynależności, poczucia bycia chcianym i kochanym. Oczywiście nie jest to determinantem całego życia, ale tworzy matrycę, która rzecz jasna może być korygowana, na przykład podczas psychoterapii. Nadzieja pozwala szukać, budować, podejmować decyzje. Niektórzy traktują nadzieję jako proces poznawczy, myśląc, moja ciężka praca przyniesie w końcu efekty. Nowe studia sprawią, że będę zarabiać więcej. Cierpię z powodu rozstania, ale na pewno jeszcze się kiedyś zakocham. Tę nadzieję możemy przyłożyć, w zależności do tego, na czym nam zależy, do każdej aktywności, którą się zajmujemy. Nadzieja więc może stanowić impuls do działania w sytuacji utraty, do prób radzenia sobie z najbliższą rzeczywistością, która narusza nasz dotychczasowy porządek, pozwala dostrzec w pewnych okolicznościach szansę na nowe. Czyli nadzieja w pewnym sensie jest strategią przetrwania, jak w tej historii z dwoma myszami, które wpadły do dzbanka ze śmietaną. Jedna się poddała i od razu utonęła, a druga, która miała nadzieję na to, że uda jej się uciec, przebierała całą noc łapkami, aż ze śmietany zrobiło się masło i udało jej się wyskoczyć.
Idąc za Eriksonem, nadzieja pozwala nam dać odpowiedź w trudnych sytuacjach. Jeśli nasza myszka znalazła się w nowej, gwałtownej sytuacji życiowej, to po chwili paniki, dezorientacji i chaosu, które są zupełnie naturalne i jasne w takiej sytuacji, pomyśli, że ma możliwość wyboru. Jeśli ma przekonanie o własnej sprawczości i skuteczności oraz uważa, że świat generalnie daje szansę, to podejmie próbę walki o siebie. To jest właśnie fundament nadziei. Nie ma szansy na szczęśliwe życie bez nadziei. Bez niej możemy od razu położyć się i umrzeć. Nie bez powodu mówimy, że nadzieja umiera ostatnia. Bo nadzieja może żyć nawet wtedy, kiedy wszystko inne umiera. Paradoksalnie wiąże się ona z utratą i umiejętnością pogodzenia się z nią. Czasem koniecznością dostrzeżenia bezproduktywności dotychczasowych działań. To może budzić różne uczucia, na przykład smutek, złość i różne reakcje, na przykład cierpienie, bunt, negocjacje ze sobą, ale to naturalny proces żałoby. Bez zaakceptowania tej utraty nie ruszymy dalej. Żeby zobaczyć światełko w tunelu, potrzebna jest zgoda na uczucia i myśli, które mamy w związku z daną sytuacją. Czasem rezygnacja z walki. Niejednokrotnie właśnie ta rezygnacja jest właściwą adaptacyjną reakcją do tej sytuacji, choć część osób wybiera bezustannie próby udowodnienia sobie, że rzeczywistość można zmienić. Na grobie, jakim jest utrata, nie urośnie od razu nowe. Innymi słowy, wiara i pozytywne nastawienie, o którym rozmawiałyśmy na początku, nie są lekarstwem na całe zło. Równie potrzebny jest nam wgląd, zrozumienie, że to, w czym tkwimy, jest toksyczne, rozpada się i nie ma już żadnej szansy, żeby przetrwać. Ważne jest też porzucenie wyobrażenia o własnej omnipotencji. Jednak to właśnie nadzieja sprawia, że przestajemy trzymać się kurczowo tego, co mamy. Na przykład pracy, partnera, miejsca zamieszkania, w obawie o to, że na nic lepszego nie zasługujemy. To ona sprawia, że mamy poczucie, że coś jeszcze nas czeka, że mamy inne perspektywy i możemy zbudować coś nowego. Im większa nadzieja, tym większa szansa na wyzwolenie, a w związku z tym większe przekonanie o sprawczości i poczucie, że mamy wpływ na rzeczywistość i wiarę w to, że nasze działania mają sens. A czy można nauczyć się mieć nadzieję? Pyta pani redaktor Delfina Delert. Pani psycholog Izabela Jąderek odpowiada. Wracamy do nadziei podstawowej, czyli obrazu świata i siebie. Jeśli ten obraz jest negatywny, żeby coś zmienić, musimy mieć gotowość wyjścia ze swojego schematu podporządkowania i uległości oraz widzenia wszystkiego i wszystkich w ciemnych barwach. W momencie, w którym udaje nam się dotrzeć do tego, że zasługujemy na miłość, że jesteśmy ciekawi i atrakcyjni, że jesteśmy wartościowi i warci, pojawia się myśl, że ktoś może nas pokochać. To właśnie jest nadzieja. Jeśli zaczynamy myśleć, że nasze kompetencje zawodowe są dobre, przychodzi myśl, że ktoś z zewnątrz może je docenić.
to też jest nadzieja, a jej siłę widać w naszych działaniach. Jednak są w życiu sytuacje, w których światełko w tunelu kojarzy się wyłącznie z nadjeżdżającym pociągiem. Nawet w najbardziej ekstremalnych sytuacjach, takich jak wojna, terminalna choroba, śmierć bliskich, to właśnie nadzieja na to, że coś się skończy, zacznie czy zmieni, pomaga ludziom przetrwać. Właśnie w tych sytuacjach kryzysowych wpływ i siłę nadziei widać najwyraźniej. O tym w pewnym sensie pisał Viktor Frankl w swojej książce Człowiek w poszukiwaniu sensu. Głos nadziei z otchłani Holokaustu. Sytuacje graniczne, burzące dotychczasowy obraz siebie i świata, ale także nasza podstawowa interpretacja tego świata, stanowią granice i punkt wyjścia do dalszych działań. I tu pojawia się decyzja. Słaba nadzieja lub jej brak powodują rezygnację i bierność, a wysoka jej siła aktywizację. Specyfika ludzkiej natury polega między innymi na tym, że w takich sytuacjach umiemy żyć, gdy patrzymy w przyszłość. Jeśli pokładam w niej nadzieję, to znaczy, że ufam. I widzę dobro, cokolwiek ono znaczy. Dziękując pani redaktor Delfinie Derert oraz pani psycholog Izabeli Jonderek za ten wywiad, który przybliża nam znaczenie nadziei i tłumaczy nam moc, siłę nadziei jako strategii przetrwania w trudnych czasach, w których przyszło nam żyć, w czasach pandemii, wojen, kryzysu ekologicznego czy ekonomicznego. Nadzieja umiera ostatnia i tego się trzymajmy. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na następne spotkanie. Do usłyszenia.